Dzień dobry moi mili, dzisiaj dla Was mam auto, jakim jest Peugeot 206 z 2005 roku, silnikiem 1.4, 8-zawrowym, on ma chyba 75 koni, bo to się tam delikatnie zmieniało na 78 i chyba 86 później, ale dokładnie nie pamiętam, bo to będziecie widzieć w ogłoszeniu. Przebieg to 249 tysięcy, jak na samochód, który ma teraz ile lat? Jest 2005, to 18. Czyli według mnie przebieg jest dość niski, bo wychodzi około 15 tysięcy rocznie, taki standardowy, więc takie auta, wiecie, w tym wieku powinny już mieć takie przebiegi. A ogólnie co w samochodzie? Oczywiście jest to 5-drzwiówka i przy okazji trzeba powiedzieć, że też ma klimatyzację i parę takich ciekawych rzeczy. Zawsze z końcem lata kupuję takie troszeczkę tańsze samochody jak ten, bo zawsze jak zaczyna się kończyć lato, ludzie poszukują samochodów tanich na dojazdy do pracy, bo tak to wiadomo, ktoś sobie pojedzie rowerkiem czy jakimś autobusem, a jak są, przychodzą deszcze, zimy, to fajnie by było nie zmoknąć, pojechać jakkolwiek samochodem. I tutaj właśnie to jest samochód taki, który miałem jakieś pół roku temu, ten sam model, był droższy od większości wystawionych. Ale się okazuje, że wcale nie jest tak łatwo kupić takiego Peugeota 206. W ogóle samochód do 10 tysięcy to jest w ogóle ciężko bardzo kupić, bo większość osób o nie dba i nie inwestuje. Tutaj plusik jest taki, że auto na pewno nie jest zgnite, progi ma całe, tak samo jak i nadkola i resztę nadwozia. Wizualnie, jak też widzicie, według mnie prezentuje się ładnie, ma na bardzo przyjemne wnętrze. No i też jest karteczka pod maską od wymiany rozrządu, nawet dwie, jedna stara, gdzie ktoś kiedyś wymieniał. I druga chyba sprzed 30 tysiącami kilometrów teraz. Silnik ładnie nagina, nie ma z tym żadnych problemów. Czuć w nim moc, nie jest to tak, że te 75 koni czy tam 80, że muli przy tym samochodzie. Auto ma ochotę jechać. No i pokażę Wam, bo naprawdę jest przyzwoity i przyjemny środek. Większość tych aut Polski to już tam ma dziury w fotelach, a tu spójrzcie, fajne takie ala kubełki, ładnie to się prezentuje, nie śmierdzi w nim, przyjemny wóz. Jeszcze na oponę, możecie sobie spojrzeć, opona jest Michelin Cross Climate, czyli droga, dosyć, ale dobra, nie trzeba kupować zimówek. No i co jeszcze mnie do tego wozu zachęciło przede wszystkim, teraz Wam pokażę, też dużo osób znajduje tanie 206, ale w 206 stoją koła w większości krzywo, bo nikt nie robił belki. Tutaj spojrzycie, koło jest perfekt, prosto, zero ugięcia, bo tutaj ktoś regenerował niedawno belkę. No i też jak obchodziłem go z boku, nie wiem czy widzieliście, auto stoi naprawdę wysoko. Tutaj zwłaszcza widać na tylnym nadkolu, na tylnym błotnikiem, że nie jest przesadzony i naprawdę też od razu ten samochód się lepiej prowadzi, jeżeli belka jest sprawna i te łożyska szpilkowe czy coś tam jest z tym nowe. A nawet to tam nie ma na takiej faktury, ale jest przylepiona nalepka, nawet jeszcze jest niezabrudzona, że była regenerowana. Cóż, chyba o zewnątrz to tyle. Według mnie, jak samochód budżetowy, prezentuje się dobrze. A zaraz Wam opowiem i pokażę środeczek. Zacznę sobie od licznika, pokażę Wam, że nie ma żadnych błędów, bo jest bardzo mało paliwa i muszę go zgasić, żeby chociaż jakoś dojechać do domu i potem coś podtankować. A dalej Wam opowiem o wnętrzu tego pojazdu. A jeszcze zapomniałem sobie wspomnieć, że no naprawdę Peugeot tą sylwetkę zaprojektował bardzo fajnie. Auto sprzedawało się bardzo dobrze w Europie i chyba też bardzo dobrze w Ameryce Południowej i tych krajach schodzących na Bliskim Wschodzie, przez co postanowili kontynuować jego produkcję dalej pod nazwą Peugeot 206+. No bo są to wdzięczne samochody, mają duże miejsce dla przede wszystkim pasażerów, jak i kierowcy. Widzicie, tutaj z tyłu jest tak średnio odsunięte, a tu jeszcze ktoś mógłby sobie spokojnie usiąść. No i wizualnie też według mnie nie jest to samochód archaiczny i prezentuje się w miarę, można powiedzieć, w tych trendach, które są. Lampy nie są zbyt duże. Tak samo nie jest jeszcze jakiś tam bardzo kanciaty, a nie oszukujmy się, przecież samochód zadebiutował w 2000, nie przepraszam, chyba w 98 roku nawet, albo w 2000. Była jakaś taka reklama z Hindusami, którzy przerabiali jakiś tam samochód właśnie na tego Peugeota słoniem. Ale cóż, nie ma co się rozwodzić na czymś innym, zacznijmy sobie od lewej strony. Widzicie, kiedyś bardziej starałem się z tymi samochodami, niby auto klasy miejskiej,
A tutaj potrafili pociągnąć to wszystko takim ładnym ala jeansem, materiałem, dobrze się to prezentuje, nie zniszczyło się. Plastiki może nie są, ja wiadomo, jakości premium, ale jest to delikatnie miękkie. No i też taka fajną ma, przyjemną fakturę. Tutaj fotel bardzo ładnie się zachował, sprężysty, niezniszczony. Tak samo jak i ten dół. W ogóle ta tapicerka jest lepsza niż w standardowych wersjach, bo to jest troszeczkę wersja taka bardziej, jak to się mówi, droższa. No i wygodnie siedzieć na tych fotelach. Muszę przyznać, że fajnie mieć gdzieś takie, a nie takie proste, zwykłe, szmaciane. Kiera wygląda tak. Tak samo jak licznik, ma chyba też te białe tarcze. Nie każdy miał białe tarcze. No tutaj wiadomo, włącznik od świateł i przeciwdzielnych. Nawiewy też ładnie zaprojektowane w takich półokręgach. Tu mamy jakiś tam podstawowy komputerek, który Wam pokazuje, czy są drzwi otwarte. Radio ktoś dołożył, soniacza z USB-kiem, więc myślę, że wiele osobom to się spodoba, bo to już są te czasy, gdzie się po prostu przydaje USB i własna muzyka. Tutaj sterowanie nawiewami. A tutaj mamy też ładny zmieszek niezniszczony. No i fajny akcent, bo tutaj jest tutaj takie RS-reberko. Czy coś takiego założone na ten lewarek od zmiany biegów. Ręczny, też miękki dosyć plastik. Tu mamy elektryczne szybki. Wejście na zapalniczkę, tu jakieś schowki. No i tyle. No i trzeba jeszcze jedyne dodać, że auto ma przede wszystkim dużo airbagów, bo wydaje mi się, że nie oszukiwali z tym, że nie są to zaślepki, bo z tyłu też potrafiły mieć w słupkach, a nie widzę, żeby było tutaj zaślepki. O, widzicie. Więc mamy tu airbag, tu airbag, tu airbag i jeszcze w fotelu jest airbag, więc na jedną stronę są 4, więc 8 airbagów w takim małym aucie. Mi się wydaje, że jest to dobry wynik i jest to, można powiedzieć, bezpieczny samochód. Cóż, w aucie to tyle. Jeżeli filmik się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to też ewentualnie możecie napisać komentarz lub maila. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, napiszcie, mogę poszukać dla Was drugiego podobnego. Cóż, jeszcze warto oczywiście dać, żeby mnie każde auto jest opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu. I oczywiście, jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach dowezę go na lawecie. No i pamiętajcie o odwiedzeniu moich mediów społecznościowych, takich jak Instagram Mavkar Auta lub też strony na automoto mavkar.automoto.pl. Pozdrawiam, cześć!